Marcin Kujawski, pseudo DJ Magic Tracker, Grodzisko Mazowieckie, żonaty, ojciec trójki dzieci. Na co dzień jeździ chłodnią, ale do nas przyjechał mobilną estradą, którą będzie można zobaczyć na zlocie Master Track. Pojechałem do znajomego na Mazurę. Powiedziałem mu, że chcę na Master Tracka przygotować jakąś taką fajną ciężaróweczkę. On tam trochę pomyślał, chyba tam z dwa dni byłem u niego, pomyślał, podzwonił po swoich znajomych. Okazało się, że ma fajnych tam znajomych, braci Żurek z Lidzbarka. Właśnie firma MP Auto, MP Track, oni mi zasponsorowali ten samochód. Sprowadzili, pomalowali. Firma Horpol oświetliła ten samochód. A natomiast firma Iwomar zrobiła szatę graficzną, tak, czyli te malunki, całą tą grafikę zaprojektowali i wydrukowali w swojej firmie. Generalnie samochód służył w Niemczech do przewozu kegów z piwem, tak zwana bawarka. Mówię, poszedłem na jedno spotkanie z tymi braćmi, powiedziałem, jaki mam pomysł, że chcę zrobić taką mobilną scenę. Oni powiedzieli tak, DJ, zajmij się muzyką, kompletuj już tam sprzęt, my ci zrobimy samochód taki, że mucha nie siada. Tym nowym projektem Magic Track Show. Jeździmy głównie po zlotach pojazdów ciężarówkowych, zlotach samochodowych, po piknikach, po festynach. Każdy może do nas zadzwonić. Jeśli mamy tylko termin wolny, to przyjedziemy, na pewno wam rozweselić publikę. Ostatnimi czasy z jednych takich najfajniejszych imprez, gdzie udało nam się, to dla mnie mega wyróżnienie, mega zaszczyt. Byliśmy na Positive Wave, jako jedyna ciężarówka. Staliśmy pod Pałacem Kultury, wśród super, super samochodów, tam za kilkanaście milionów prawie, tak? Także, jak to mówią, Scania ma najlepszą i na pewno najgłośniejsza to jest Scania w Polsce, tak? Moja przygoda z muzyką tak naprawdę zaczęła się jak w wieku około, jak miałem 15 lat, chyba tam 5., 6. klasa szkoły podstawowej. Pierwsze moje dyskoteki to były szkolne, jeszcze pamiętam, z kaset grałem. No i tak to już się ciągnie, tak naprawdę już chyba 30 lat jestem na tej scenie, tak? Miałem firmę eventową przez jakiś czas w swoim życiu. Przez COVID-a niestety firmę trzeba było zamknąć. Przydało się wtedy prawo jazdy. Przeskoczyłem z firmy eventowej na kierowcę zawodowego, gdzie do tej pory jeżdżę w tygodniu jako kierowca w podwójnej obsadzie w firmie łowickiej na chłodni. Jeśli przychodzi weekend, to przesiadam się w ciężarówkę, w tą właśnie tutaj, co widzicie, muzyczną Scanię. I to jest moja druga taka pasja, oprócz trackerki, oprócz jeżdżenia, czyli miłość do muzyki, tak? Od 20 paru lat sam pracuję na tą całą naszą rodzinę i chciał czy nie chciał, że ona musiała się trochę pogodzić z tą moją pasją, z tym moim karierą zawodową, tak? O, chwała jej za to, że wytrzymuje jeszcze tyle lat ze mną. No to dzięki niej też tam jakoś tam wspiera. Czasami jest z górki, czasami jest pod górkę, jak w życiu, tak? Życie nam pisze tam jakieś scenariusze, że, no tak musi być na chwilę obecną, tak? Musicie przyjść koniecznie na 20. edycję Master Tracka, która będzie od 19 do 21 lipca 2024 w Polskiej Nowej Wsi koło Pola. Przyjdźcie na nasze stoisko, na stoisko firmy Horpol i Przyjaciele i zobaczycie, czy są jakieś tam zmiany pozytywne, czy coś się zmieni, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Musicie sami się przekonać, ocenić. Zapraszam gorąco. A my chcemy jeszcze dodać, że na Master Tracku wystąpi Ines. Ja oddam życie królewskie, by znalazł się u mych stóp, oczarowują niezmiennie. Nawet nie widzę przez sen, wpatruję się w nie codziennie, bo są jak niebo.